Nie mogę się bawić? Ale jak to? Dziewczyny nie umieją rzucać ani szybko biegać. Drużyna z tobą miałaby ciężej. Wcale, że nie. I co teraz zrobisz? Rozpłaczesz się? Beksa lala! Chodźcie, ja będę polonami! To takie nie fair! Nie, ja im pokażę! Widzę jednego! Co mam zrobić? Tędy! Idę! Robi się naprawdę zimno. Ognia! Zauważą mnie, jeśli podejdę bliżej. Muszę zaatakować, zanim mnie zobaczą. Nie żyjesz! Zasadzka! Kryć się! Ej! Przecież ona się nie bawi! Dobra! Jeden dostał jeszcze czterech. Aha, tędy! Ale cię zaskoczyłam! Każdy potrafi się zakraść od tyłu. Osłoni. Oni się kryją! Bohaterka pod ostrzałem! Bom! A macie! Zrafiony! Jeszcze żyje! Tchórze atakują! Dalej. Tu będę bezpieczna. Jestem gotowa. Do ataku! Ej, tylko śnieżki, bez piguł! Znam cię! To tylko rana! Ognia! Au! Popłaczesz się, mała? Powinnam się ukryć. Co mam zrobić? Tu powinno być bezpiecznie. Bohaterka pod ostrzałem! Au! Szybko! Kryję się! A macie! Ej, tylko śnieg! Wszystkich pokonam! Zobaczmy, na coś stać! Kolejny rozwied zabity przez bojowniczkę z Polanii! Sama jesteś rozwied! Rozwieci! Wycofać się! Od teraz każde trafienie zabija! Ej, ty nie żyjesz! Możecie uciekać, i tak was znajdę! Tam? Tam jest! To mnie osłoni. W
Widzę cię. Ognia! Tchórze atakują! Zauć! Ej, tylko śnieżki, bez piguł! A macie! Tu powinno być bezpiecznie. Do ataku! Tam jest, sama wszystkich pokonam! Idę. Nie jestem rozwied. Jesteś. Twój brat też jest rozwied. To mnie osłoni. Tu powinno być bezpiecznie. Ej, tylko śnieżki, bez piguł. Następnym razem dajcie mi dołączyć. Tak jest. Tędy. Do ataku. Na nią! Do ataku! Polania nie zginie! Aucie! Ej, au! Nie żyjesz! Nieprawda! Sam nie żyjesz! Tak nie wolno! Au! Ej! Może zaczepisz kogoś swojego wzrostu! Albo wyższego! Przyszło jej wsparcie! Odwrót! Wygrałabym, gdyby nie oszukiwali! Jak dla mnie potrzebowałaś pomocy. Chodź, wracajmy do domu. Tata czeka. Albo może wreszcie nauczysz mnie strzelać. Obiecałeś. Mówiłem, jak będziesz starsza. Ale ja jestem starsza niż wtedy, kiedy obiecałeś. Poza tym, jak mam się bronić, gdyby była wojna? Jak będzie wojna, lepiej się nie wychylaj. Ja się o ciebie zatroszczę. A co jak cię zabraknie? Wujek Lech mówił, że każdy Polanin musi umieć się bronić. Zawsze będę przy tobie. No dobra, miej mnie, nie miałam szans. I gdyby to nie była zabawa na śnieżki, tylko... Anna, no... Oj, dobra, ale... Wiem, wiem, mam nie mówić tacie. Będę tego żałował. No dobrze, w tym lesie są jelenie. Bądźmy cichutko i poszukajmy jakiegoś. Aha. No dobra. Prowadź, pani generał. Nowe zadanie główne. Co dalej? Muszę być cicho. Tak po prostu porzucasz swoich ludzi? Czekam na rozkazy, pani generał. Przepraszam. Tam! Widzę! Idę. Gotowa. No dobra. Co? Ja byłam cicho. Jelenie to zwierzyna łowna, więc są bardzo czujne. Musimy zmienić strategię, pani generał. Schowam się w krzakach, żeby mnie nie zauważył. A ty zagoń go w moją stronę. Dobry plan. Tylko traf jelenia, a nie mnie. Co dalej? Jak mysz pod miotłą. Gotowa! Zagoń jelenia do mnie! Na rozkaz?
W porządku. Poszukajmy jelenia. Jasne. Łatwizna. Idę. To dobry plan. Tam jest. Podejdźmy na odległość strzału. Nie ruszaj się. Szlak. Dobra kryjówka, ale to był bardzo kiepski strzał. Z tym karabinem coś jest chyba nie tak. Słuchaj, jak ciągniesz za spust, nie możesz się zastanawiać, czy trafisz. Musisz być już tego pewna. Widzisz cel, widzisz jak się porusza, musisz wyczuć odpowiedni moment i wtedy... Trach! Jeleń na obiad. Rozumiem. Chyba. Dobra, ukryj się w zaroślach, a ja... Wiem! Nie miałaś się ukryć w zaroślach? Jestem gotowa. Bułka z Pani generał? Póki Ania nie ukryje się w zaroślach, mogę cały dzień ganiać za tym jeleniem. Przecież ją zauważy. Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. O czym myślisz? Przestań się wygłupiać. To dobry plan. Idę. To dobry plan. Jasne. Łatwizna. Idę. Łatwizna. Aha. Na pewno trafię. Ja trafiłam! Piękny strzał, motylku! Tata nigdy mi nie uwierzy. Bo się nie dowie. Pamiętaj, to ja upolowałem jelenia. A, no tak. I to jakim strzałem? Najlepszy w twoim życiu. Żartownisia. Fuu, to jest obrzydliwe. Nie unikniesz tego. Nie zabijamy dla zabawy. Janek, myślisz... Naprawdę myślisz, że będzie wojna? Pewnie. I ta to dopiero będzie wielka. Obejmie Saksonię, Rozwiecję, Królestwa Nordyckie, a może nawet Szogunat. Cały świat. Tutaj też przyjdą żołnierze? Do tej dziury? A po co? Janek! No strzelaj! O, mały włos. Tak, dziękuję. Pewnie był głodny. Ej, Artur! Zabierz zwierza! Będzie z niego dobre futro na Syberię. Idziesz na wojnę? Na Rozwietów? Tak. Bronić ojczyzny przed rozwiecką agresją. Rany. Imponujące, co? To śmiały. Najnowszy model. Będą kompletnie zaskoczeni. Ale niesamowity. Chodź, wieś musi być niedaleko.
Szukacie Zalesia! Jestem stamtąd, mogę was zaprowadzić! No to wsiadaj! Żołnierzu! Wracaj prosto do domu, dobrze? I pamiętaj o pieczeni! Wracaj prosto do domu i nie zapomnij o pieczeni. Halo? O nie, ja przepraszam. To nie twoja decyzja, Piotrze, tylko chłopca. Jeśli chce bronić ojczyzny, to będzie rzeź. Przecież dobrze wiesz, co potrafią te maszyny. Każdy ochotnik dostaje wyszkolenie i sprzęt. Kto wie, może kiedyś będziesz właśnie dowodził jednym z nich. Mowy nie ma. Nie chcę, by mój syn zginął w kolejnej bezsensownej wojnie. Bezsensownej? Walczymy o nasze domy i naszą wolność. Na kogo chcesz wychować syna? Na patriotę czy na tchórza? Jak ja? My wszyscy staniemy w obronie Polanii. A ty? Wojna nie będzie taka straszna. Wujek Lech się mną zajmie. Nie! Wszyscy wrócą do domu jeszcze przed świętami. To nie są żadne wygłupy, Janku. To... Tak po prostu trzeba. Jako mężczyzna i Polanin powinieneś być z tego dumny. Idź, spakuj rzeczy. Janek! Ty idziesz na wojnę? Słyszałaś. To kilka miesięcy. Zostawisz mnie samą? Nie. Nigdy. Ja chcę cię tylko chronić. Wojna przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. Wuj Lech mówi, że naszą jedyną szansą jest szybki atak. Pokażemy Rozwietom i Saksonom, że nie damy sobą pomiatać. Nie będziemy się kryć. Ale tata mówi, że to będzie krwawa jatka. Tata nie lubi się bić. Wolałby się tu ukrywać i naprawiać zardzewiałe maszyny rolnicze. On tego nie rozumie. No to ja chcę iść z tobą. Ja to robię dla ciebie, motylku. Nie idź. Ale to tylko kilka miesięcy. Mówili, że wojna będzie wielką przygodą. Obiecywali dumę i honor. Ostatecznie trwała 5 lat. Pełnych cierpień i grozy, jakich świat wcześniej nie widział. Po raz pierwszy największe narody świata dysponowały bronią, która mogła zabić kilkudziesięciu, a nawet kilkuset ludzi naraz. Wojna się skończyła, ale miliony przypłaciły ją życiem. Wśród nich był Janek, mój brat, który chciał wrócić na święta, który obiecał, że nigdy mnie nie zostawi. Na co oni w ogóle liczą? Na to, co wszyscy, że przepędzimy Rozwietów z Polanii. Bez wsparcia naszego wojska? Wygląda na to, że wujkowi Lechowi na razie dobrze idzie. Podobno rozwiecki atasze wojskowy wychodzi z siebie. Przy 10 rozwietach na każdego partyzanta.
Oni tylko zagrażają rozejmowi, a my go potrzebujemy. Ale czemu w ogóle mamy rozejm? Czemu cesarz Fryderyk i car Mikołaj się na to zgodzili? Czemu teraz? No w rzeczy samej dobre pytanie. Panie Piotrze! Panie Piotrze! We wsi, bojownicy ruchu oporu, wzywają pana! Wujek Lech? Nie, ale mówili, że to pilne. Idź do obozu Drwali i przekaż, że niedługo będę. Ale ja chcę... Idź! Już! I masz nie zaglądać do niedźwiedzia. Spokojnie. Słucham. Idę. Rozwiedzcy żołnierze? Co oni tu robią? Już idę. Wygląda bezpiecznie. Hej! Cicho! W lesie są rozwieci. Ja też to atakuję! Zabłądziliście? Rozwiecja w tamtą stronę. Strzelajcie w niego! Nie! Zadanie poboczne wykonane. Inaczej się nie da! Ostrożnie! Spokojnie! Tak jak uczył mnie Janek. Strzelają! Inaczej się nie da! Zajęta jestem! Spokojnie! Udało się! My ich zabiliśmy! Nic ci nie jest, Wojtek? Musimy iść do wsi. Trzeba ostrzec tatę i bojowników ruchu oporu. Dobry miś! Pomóc w czymś? Chodźmy! Już idę. Osłona zawsze się przyda. To ich załatwi. Uwaga! Liczy się każdy strzał! Inaczej się nie... Przykro mi. Chodźmy. Zaraz będę. Jasne. To się może przydać. Wygląda bezpiecznie. Idę. Osłona zawsze się przyda. O, patrz. Leśna wróżka. Elf. Wróżki mają skrzydła. Rozwiedzcy żołnierze. Oni kogoś szukają. Rozwieci? Tutaj? We wsi są bojownicy ruchu oporu. Musimy ich ostrzec. Zostań tu. My się tym zajmiemy. Nie ma mowy. Tata też jest we wsi, a ja dobrze strzelam. Idę z wami. Zadanie poboczne wykonane. Ha? Jasne! Zepsuł się kilka godzin temu. Ten tutaj już nigdzie się nie wybierze. Czego potrzeba?
Zaraz będę. Widzę rozwietów. Spokojnie. Szykujcie się. Wytrzymaj. Atakują. Jesteśmy coraz lepsi. Coraz lepsi? W zabijaniu ludzi? Przepraszam. Słucham. Już idę. Zaraz będę. Już idę. Zaraz będę. O nie. Łotry! Zapłacą mi za to! Lepiej się schowam. Wygląda bezpiecznie. Aaaa! Pomocy! Tutaj! Kryj się! Ja się nimi zajmę! Posiłki! Aha! Inaczej się nie da! Odetrzeć atak! Jednostka zdobyła nową rangę. Nie miałam wyjścia. Dzięki. Uratowałaś nam tyłki. Chodźcie, wiejemy stąd! Chwila, co się stało? Rozwiedcy żołnierza przyszli zaraz po partyzantach. Szukają jakiegoś profesora Dybowskiego. A mój ojciec? Zaszył się z innymi, w okolicy rynku. Musimy im pomóc. Oszalałaś? Oni mają mechy i ciężkie uzbrojenie! Idę z wami. Tam ciągle są mój brat i jego rodzina. Wszyscy idziemy z wami. Rany! Aha. Osłona zawsze się przyda. Lepiej się schowam. Wygląda bezpiecznie. Kupa wrogów. Nie pokazywać się! Nie musicie tego robić. Dajcie nam spokój. Oni nie słuchają! Wykończyliśmy ich! Неподчинение будет сурово наказываться! Повстанцы будут расстреливаться на месте! Так есть! Занята jestem! Ostrożnie! Ja się nimi zajmę! Wojtek, stój! Liczy się każdy strzał! Atakują mnie! Nie wychylać się! Spokojnie! Dobra. Już idę.
Jeden, zajrzę, co dwóch, tam jest. Może więcej. Czego potrzeba? Aha! Do środka! Co teraz robimy? Co? Tutaj! Atakują! Ruszać się! Do środka! Strzelać! Tam! Strzelają! Naprzód! Tutaj! Gotowi. Co teraz? Co teraz robimy? Gdzie teraz? Wychodzimy! Czego potrzeba? Możemy coś zrobić. Aha. Chodźmy. Przytulnie. Ha? Co teraz robimy? Kryjemy się! Co teraz? Już lepiej. Lepiej się schowam. Zadanie główne wykonane. Shh. Anna! Tato! Co ty tu robisz? Nie powinnaś tutaj przychodzić! Ja... w lesie... Przepraszam. Tato, ja... ja... Raz wy nie chcecie wydawać nam profesora Дыбовски, мы сами его найдем! Перевернуть здесь все! Найти профессора! Bądź cicho i zostań tutaj. Odciągnę ich i wrócę, jak tylko sobie pójdą. Czego oni chcą? Po co tu przyszli? Zostań tutaj! Nie! Tato! Szukacie profesora Дыбовски? Tu jestem! Chodźcie mnie złapać! Tato! Teraz! Brońcie się! Ja nowe się zadanie główne! Jest więcej rozwietów! Aha! Ognia! Biegnij! Byle szybko! Jeszcze nie. We wsi nadal są rozwieci. Czemu nie mogą zostawić nas w spokoju? Dalej, pomóżmy mieszkańcom wsi! Aha. Osłona zawsze się przyda. Widzę rozwietów! Posiłki! Ja się nimi zajmę! Idę na pomoc! Jednostka uzyskała status weterana. Dostali nauczkę! Czego potrzeba? Dobra. Spokojnie! Ostrożnie! Nie wychylać się! Ognia!
Badajże, co tam jest. Szybciej! Atakują! Pomoc. Na razie sobie tu poradzimy. Ktoś we wsi może jeszcze potrzebować twojej pomocy. Czemu twój ojciec podał się za tego profesora? Może chciał ich wywieźć w pole. Chyba nie wiedzą, jak ten profesor wygląda. Aha, to miałoby sens. Idę. To ruch oporu. Musimy im pomóc. Ostrożnie! Ognia! Idę szybko. Jednostka uzyskała status generała. Nie do wiary. Dziewczyna uratowała nam tyłki. Wy z partyzantami? Co tu się dzieje? Żebym wiedział. My tylko zanieśliśmy list od naszego dowódcy do jego brata Piotra. A potem zaatakowali rozwieci. Piotr Kos to mój ojciec. Czego oni od niego chcą? Jesteś bratanicą Lecha? To by wiele wyjaśniało. Chcesz z nami iść? Próbujemy dołączyć do reszty grupy. Przykro mi, ale nie. Muszę odszukać ojca. Szkoda. Ruch oporu potrzebuje odważnych ludzi. Powodzenia! Ha? Lepiej się nie wychylać! Zabieramy granaty! Granaty gotowe! Możemy coś zrobić? W porządku! Pomóc w czymś? Dobra. Черт возьми! Давайте дождемся подкрепления! Дзенки, было близко. То не конец, ходьмы! Нам тут нужна подмога! За ними! Занята я сэм! Ага! Не показывайся! Осторожнее! Wszyscy cali? Było blisko. Co tu robili ci dranie? Kogoś szukali, ale mój ojciec ich odciągnął. Widziałem, jak zniszczył most. To było niewiarygodne.
Więc to wszystko przez twojego ojca? Nie gadaj bzdur! Marnujemy czas. Mój ojciec uciekł na północ. Musimy mu pomóc. Musimy? Naprawdę chcecie wydać rozwietom jednego z nas? Ejże! On nie jest jednym z nas. Tak czy inaczej powinniśmy mu pomóc. Ma nam coś do wyjaśnienia. Więc chodźmy. Czego potrzeba? Ha? Granaty! Bierzemy! Granaty gotowe! Powoli, ale do celu! Bądźmy czujni! Mech! Nie zbliżać się! Obrzuć go granatami! Staraj się trafić go od tyłu, ma tam słabszy pancerz! Słuchamy! Co teraz? Wygląda bezpiecznie. Granaty przyszykowane! Weźmie to ktoś inny. Jeśli to coś da... Tutaj! Nadchodzą! Atakują nas! Nie pokazywać się! Mów! Powstrzymać ich! Trafilki! Zabij ich! Wreszcie! Zajęta jestem! Ilu ich tam jeszcze jest? Oby niewielu. Miejmy nadzieję. Świetnie! Działa przeciwmechowe! Czego potrzeba? Co teraz? Działa przeciwmechowe załadowane. Osłona zawsze się przyda. Wygląda bezpiecznie. Kolejni rozwieci! Osłona zawsze się przyda. Aha. Pomóc w czymś? Byle szybko. Bronić wsi! Idę na pomoc! Pomożemy! Pomożemy wam! Bronić pozycji! Słucham. Już idę. Widzę tu jednego. Wróg coś tu planuje. Inaczej się nie da! Ostrożnie! Rozwieckie łotry! Trzymajcie się! Wykończ ustrani! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny.
Wygląda bezpiecznie. Tam jest CKM! Ostrożnie! Frontalny atak wystawi nas prosto pod ogień wroga! Wytchnij się! Tylko szybko! O, coś na mechy! Łapcie! Jednostek osiągnęła status elitarny. Mów! Działa przeciwmechowe się przydadzą. Wysadzić coś? Rzucam granat! Zapłacą mi za to! Strzelają! Działa przeciwmechowe załadowane. Jestem ciężko ranny! Duże straty. Lepiej wróćmy do wsi. Może ktoś do nas dołączy. Idą na nas! Zaraz będę! Dam sobie radę. Lepiej się schowam. Zabarykadowali się w domach. Długo nie wytrzymają! Te mechy niszczą budynki! Dalej! Musimy im jakoś pomóc! Nowe zadanie główne. Idę za... Tutaj! Zaraz pomożemy! To ich załatwi. Długo nie pociągnę! To była nowa urana. Chowam się! Ściągnęli posiłki! Wykończyć drani! Plany idą na nas! To widoczne! Byle szybko! Na co oni w ogóle liczą? Na to, co wszyscy, że przepędzimy rozwietów z Polanii. Bez wsparcia naszego wojska? Wygląda na to, że wujkowi Lechowi na razie dobrze idzie.